chcesz bawić się z dzieckiem, ale wiesz, że nie masz energii i nie wiesz, co z tym zrobić? Po pierwsze, też jesteś człowiekiem, zadbaj o swoją energię, zrób coś dla siebie, wyjdź na siłownię, pobiegaj, znajdź czas na poczytanie książki. Zdobytą w ten sposób energię przekażesz dziecku w trakcie zabawy, nie zapominaj o sobie. Nadal brakuje ci energii pomimo tego, że znalazłeś czas dla siebie? Wykorzystaj zabawę, gdzie ty jako rodzic będziesz przede wszystkim sędzią i zdalnie będziesz kierował dzieckiem w trakcie zabawy. Jaki to rodzaj zabawy? Mówimy tutaj o torze przeszkód. Wystarczy, że poświęcisz 5 minut na zbudowanie prostego toru przeszkód, a następnie możesz spokojnie popijać kawę i jedynie mierzyć czas dziecku i zatrzymywać i wpisywać kolejne wyniki do tabeli. Dziecko się bawi, ty odpoczywasz, wszyscy zadowoleni. I zyskujesz czas na zdobycie energii, aby samemu pokonać ten tor przeszkód i stawić dziecku wyzwanie. Więcej na temat zabaw związanych z torem przeszkód znajdziesz w moim e-booku. Link znajdziesz poniżej. Szukasz inspiracji do aktywnego spędzania czasu ze swoim dzieckiem? Kliknij subskrybuj, aby nie ominęły cię kolejne materiały.